tu Madzia. Witajcie w pierwszym odcinku Minecraft na obcasach sezon drugi. Tak, Minecraft na obcasach powraca. Tak jak zapowiedziałam, wyszła wersja Minecrafta 1.6.1 już. W każdym razie Minecraft na obcasach powraca. Dlaczego zrobiłam z tego sezon drugi? W sumie nie będzie się różnił niczym praktycznie od pierwszego. Jednak nie będę wracała już do tamtych starych map, które miałam. Tylko będę grała cały czas na jednej, nie będzie skakania po różnych mapach i tak dalej. Liczę, że tutaj będzie mi wszystko działało, jak już wyjdą mody. Na razie nie mam żadnych kompletnie modów, gram na czystym Minecrafcie i jestem naprawdę mega szczęśliwa, że mogę w końcu wrócić do singla. Dobra, ale żeby nie przedłużać, tworzymy sobie świat. Nazwiemy go bardzo ładnie Madzikowy Świat. Mam już, słuchajcie, seed. Seed jest taki. Zapytacie dlaczego. Jak tylko wyszedł update i pierwszy świat, który stworzyłam, to ten pomijamy, bo to była abstrakcja. Stworzyłam się na oceanie i wszędzie była woda i się utopiłam. Więc stworzyłam drugi świat, który miał taki seed i pierwsze, co mi się spodobało, wielka, wielka łąka, gdzie powstanie mój dom. Dobra, ale nie przedłużając, struktury włączone, typ świata domyślne. Nie, ja chcę domyślne. Nie chcę wielkich biomów, bo to mnie męczy. Kodów nie chcemy, bo bonusowej skrzyni też nie potrzebujemy, damy sobie radę. Tak więc stwórz świat. Jej. Cześć, krowa. Tak właśnie ta łąka mi się tak spodobała. Tutaj duża łąka. Tutaj nie będzie nawet sporo do równania. A chcę, żeby mój domek teraz tutaj na tym nowym świecie był w stylu... W stylu mojego pierwszego domku, który miałam taki pierwszy, który miał piwnicę, magazyn w piwnicy i tak dalej. Tak więc tutaj ten mój domek powstanie. No widzę, że chmury włączyłam, nie wiem po co. I blisko mamy dżunglę, co też jest spoko. Chociaż w dżungli na pewno domku mieć nie będziemy, bo ja aż na tyle dżungli nie lubię. Dżungl lubię z tego powodu, że są tu słodkie kotki. Czy tam jest kotek? Chyba tam jest kotek od razu. Nie, to był grzybek. No cóż, w każdym razie widzicie, tutaj jest bardzo, bardzo dużo takiej łysej przestrzeni, że tak powiem, co mi się naprawdę mega spodobało. Jak widzicie, nie mam ani Optifine'a, ani nic, ale z FPS-ami jest nawet spoko, jak widzę. O, blisko jest pustynia. Chodźcie sobie troszkę pozwiedzamy jeszcze. Dzisiejszy odcinek będzie właśnie taki bardziej do pozwiedzania. I zapytacie zapewne, jak teraz często będą odcinki wychodziły. Ja obecnie staram się, słuchajcie, żeby z każdej mojej serii przynajmniej raz w tygodniu był odcinek. Chyba, że wychodzą jakieś rzeczy losowe, typu, że mam dużo nauki do egzaminu czy coś i nie mam kiedy po prostu nagrać. Iii, świątynia. Boże, ile szczęścia. Więc wtedy was informuję, czy na Facebooku, czy na YouTubie, że nie będzie odcinka, ale tak to staram się, żeby jeden odcinek wychodził raz w tygodniu. Tak więc tutaj też się będę starała. I od razu mówię, że tutaj jakichś gigantycznych mega budowli wam nie gwarantuję, które będę... nie strasz mnie, Zenek, no ja zawału prawie dostałam, ty idioto zielony. Jej, daj mięska. Ała, no jak ty mogłeś mnie podpalić? Od kiedy ty możesz mnie podpalać? No... Sknera jeszcze nic nie wyrzucił po tałach jeden. Dobra, mniejsza. I wioska jest. I kolejnego zęka słyszę. Nie, dobra, na razie tu nie idziemy. Pójdziemy do wioski. Może coś tam nam dadzą ciekawego. W każdym razie będę starała się, żeby odcinek wychodził raz w tygodniu i nie oczekujcie, ale tu dużo dżungli, że tutaj będą takie mega budowle, które naprawdę zajmowały mi po 3 miesiące budowy. Ja ostatnio... Uhu, jakiś ty duży urósł. Dobra, nie. Nie, bo durne myśli mam. W każdym razie teraz bardziej ja się cieszę takim zwykłym lataniem, odkrywaniem różnych rzeczy, jakichś tam innych tych. Ej, no natraw się, no. Tak więc też będę robiła budowlę, ale na pewno nie aż takie, które mega dużo czasu zajmują. Ja, jabłuszko i sadzonka. Co to było za durny dźwięk? Czy to wy teraz tak gadacie? Co to jest? Dobra, nie ogarniam obecnego Minecrafta. Weźcie może przyduście Patryka, niech zrobi jakiś przegląd czy coś.
Ja myślę, że to wy tak będziecie teraz latać i stękać. Uuu. Widzę, że deala z wami trzeba robić. Pokaż, co tam masz. Weź spadaj od drzwi. To wy teraz takie dźwięki dziwne wydajecie? No spoko. Dobra, tutaj chyba w tej wiosce nic nie macie. Może, że macie farmy i już mi będzie lżej. Czy ja już tam widzę też i bagna? Jezu, no pełnia szczęścia. Tak, to są bagna. Nie wiem, co tam kaktus robi, no ale dobra. Jest tutaj mega dużo dżungli, ale fajnie, że blisko jest wioska. Nie musimy martwić się o jedzenie. Zaraz pójdę... Dobra, ja tu praktycznie nic nie mam. Choć jakieś drzewo sobie zetniemy czy coś, żebym mogła sobie narzędzia zrobić. Zrobię sobie narzędzia, to pójdziemy jeszcze na tą świątynię. I trzeba będzie właśnie zacząć jakieś robić podkopy czy coś. O, kurczaki są. Co, już zebrałam sadzonkę. A dalej nie naprawili tego błędu z wypadaniem sadzonek. No dobra. No mi się wydawało, że jest woda. Ale dobrze mówię, wydawało mi się. Tak, i teraz właśnie będę się skupiała na budowie nowego domku. Nie wiem w sumie, jak on będzie wyglądał. Na razie wiem, jak będzie wyglądała piwnica. No, to już jest coś. Fajnie tak w sumie, powiem wam, zacząć wszystko od początku. Tak, taki powrót do korzeni. Nie, ale ten wielki kaktus mnie naprawdę fascynuje. Dlaczego oni ciągle łażą i jęczą? Gdzie był crafting? Któryś kitrał tu crafting. Tu. Dobra, to tak. Liczę, że tam zacne rzeczy znajdę, więc robię sobie tylko kilof i miecz. Podejrzewam, że... plus 4 do obrażeń? Co to jest? Boże, pogodźcie któregoś z tych, co robię przeglądy, niech mnie oświeci. Dobra, na razie sobie biegamy tam. Może coś do jedzenia jeszcze znajdę. Fajnie byłoby, żeby jeszcze tutaj gdzieś niedaleko były takie te zwykłe takie, no, wiecie. Laski takie ze zwykłym drewnem. Hello? Że uzbroję się. Dobra, nie ma nikogo. Dobra, przynajmniej nikogo nie słyszę. Hello. Dobra, ten będziemy się skopywać, zrobimy sobie schodki. Liszę na zacne łupy tutaj. A najbardziej, słuchajcie, co ja uwielbiam na nowym świecie. Robić kopalnie, znajdować mob spawnery, robić mob grindery. Jezu, ja to no kocham wprost. Tak myślę, z czego sobie nowy domek zrobić. Zapewne z drewna, jak zwykle go zrobię. O, na skrzynkę. Ile szczęścia, ile radości. Dobra, bomba rozbrojona. Macie super w akcji. O, szmaryk, będzie można sobie pohandlować z tymi ekającymi. O, ja się uzbroiliśmy? To tutaj sobie je powybijam. Się przyda kiedyś na coś, nie? A to chyba łapką mogę, nie? Skrzyneczkę sobie zbić. Dobra, to pozbijamy. Też się przydadzą. Na razie sobie wszystkie rzeczy zostaje w wiosce.
Może jako owce jeszcze byśmy dzisiaj znaleźli, co? Byłoby łyżeczko. Mi się w sumie nie uśmiecha ganianie po nocy z tymi oszołomami. Dobra. To teraz tylko wydostać się z tąd. Jezu, nie lubię ciemności. No, to wypadł jak najbardziej udany. Ale już sobie po co ja mam owce szukać. No, dziękuję, do widzenia. Teraz tylko pójść sobie drewnem machnąć. Dobra, jeszcze właśnie pytanie, gdzie było wyjście. Ej! Wydawało mi się, że coś ze mną łazi. Dobra, słuchajcie, chodźmy jeszcze w tamtą stronę, sobie pójdę. W ogóle, jak... Gdzie jest słońce? Dlatego nie lubię chmur. Dobra, powiedzmy, że jeszcze trochę czasu mamy. Chcę pójść w tamtą stronę, gdzie właśnie mój domek będzie stał. Obczaić okolice. Będę właśnie tam sobie musiała posadzić te drzewka, co mam. Bo ja bym chciała mieć domek z takich normalnych desek. Jak już... O, jajko! Uhuhu, jakie płodne kurczaki. O, i owce są, krowy. Świnków brakuje. Już to Shio pewnie zabrał. A nie, no co się robi. Dobra, słuchajcie, pójdziemy się kimnąć. W ogóle tą wioskę będę musiała tutaj zadbać. Zrobię takie, nie wiem, ogrodzenie. O, i są świnki. Pełnia szczęścia. I lawa. Wszystko tu mamy. Jeszcze słuchajcie, wiecie co? W kolejnym odcinku, jak ja już troszkę sobie tutaj okolice ogarnę, pójdziemy przeszukiwać dżunglę. Może jeszcze tutaj jest świątynia ta dżunglowa. Pójdziemy spać tutaj, gdzie jest ten crafting. Spadać. Moja miejscówka. Dalej mnie zastanawia, kto dał im te dźwięki. Łóżko. Dobranoc. No, przynajmniej nic nie zdążyło mi się naspełnić. Teraz ja bym może sobie tych... o, tutaj są ziemniaczki. A gdzie były marchewki? Tam są marchewki. Marchewek nie muszę od razu tam... Nie muszę piec. No, a będziemy mieli co jeść przez drogę. Nie rozbrajają mnie te dźwięki. Da się ich jakoś zamknąć w subtelny sposób, nie bijąc ich? Że się tak zapytam? A, i jeszcze chciałam się was zapytać. Czy znacie jakiś mod, czy jakoś jakby ustawić, tak jak Wojtek ma u mnie w serii, licznik śmierci, bo chciałabym, żebyście wiedzieli, ile ja razy zginęłam. Tak, zapomniałam, że wy się na marchew wrzucacie. No patrzcie, właśnie tutaj jest taka duża łąka i tutaj na środku ja widzę mój domek. Jeszcze obok chcę sobie jakieś właśnie te... O, znowu jajka. Wy chyba macie jakieś problemy z trzymaniem tych jajek. No, 8 jajek już mam. Chciałabym sobie tutaj jakieś takie zrobić tych... zagrody dla zwierząt. O, kolejna dżungla. Patrzę, czy tutaj jest jeszcze coś poza dżunglami wkoło. Ale zwierząt jest naprawdę masa. O, tutaj mam jakąś zatokę z wodą. Nie, to jest oczko wodne. A, jestem głodna, myślę, dlaczego biegać nie mogę. W sumie jeszcze tego mogę się najeść. A wy jajek jeszcze nie znosiłyście? Chyba nie. A, teraz mi może się lekko przycinać. Czy to jest kolejna jakaś łąka? Tu jest jaskinia. Nie, no nie mam pochodni, to się na razie nie wybieram. Aha, tu jest kolejna pustynia. Tu jest pustynia, tu się kończy dżungla. Patrzcie, tutaj na tą górkę jeszcze wejdziemy, zobaczymy, co tam się dzieje. Dobrze, że dopiero co słońce wstało, mamy troszkę czasu, żeby pobiegać sobie, pozwiedzać. Gdyby tu jeszcze śniegu trochę przydało się mieć.
A chyba aż tak dobrze nie będzie. Dobra, widzę, że będą same pustynie. Chociaż nie jest tak źle. Dobra, ale w tamte rejony się nie zapuszczam na razie. Przejdziemy sobie tędy od... żeby dżunglę mieć po prawej stronie. Nie no, teren nawet spoko się wygenerował. Na początku jak miał wyjść... Są różne drzewka, tak jak chciałam. Na początku jak miał wyjść update, to tak myślałam, że zrobię sobie tym razem, tak jak na moim pierwszym świecie, z którego praktycznie nie nagrywałam, zrobię sobie domek w skale. Ale jak tutaj mi się stworzyła ta łąka, to nie, będę miała na łące. W ogóle jeszcze nigdzie, słuchajcie, nie spotkałam tych wszelkich koni i innych cudactw, co doszły. Ale tu widzę, są góry. Coś mi dziwnie tu stukało. Znowu to coś dziwnego słyszę. A może to tylko ja to słyszę? A, dobra, mniejsza. Są góry, ale nie, ja nie chcę mieć jednak domku na górze. Nie chcę, będziemy mieli tam, gdzie powiedziałam na samym początku. Są krówki, są kurczaki. Dlaczego żadnego ocelota nie widziałem? Węgiel! Jeju, ile szczęścia, tyle wygrać. No wykop się. Co jest? Ej. Nie mówcie, że drewnianym kilofem węgla nie wykopię, bo nie uwierzę. O co chodzi? No. W końcu. Tak, czyli tak to zawsze wyglądają moje początki. Najpierw poganiać po świecie i pozwiedzać, co się tutaj dzieje. W ogóle jeszcze będę musiała siąść sobie na wiki poczytać, jak się robi te dywany i to wszystko. W ogóle nie wiem, gdzie tych koni i mułów szukać i co ja z nimi mogę robić. Poza tym, że mogę robić im zbroję. A to jeszcze z filmu SKKF-a pamiętam. Ładnie mi się w ten węgiel to obłowimy. No, to jednak dobrze, że ja poszłam przez tą dżunglę. Tylko jeden błąd zrobiłam, że nie zostawiłam, słuchajcie, w wiosce skrzynki z tymi pierdułami wszystkimi. Ale nic, może mnie nie zje tutaj nic. Jak coś jedzenie mamy. Dobra, mam nadzieję, że te dwie są już ostatnie. Nie chcę spędzić połowy odcinka na kopaniu węgla. Dobra. A najfajniejsze zawsze, co też lubiłam po przejściu na nowy świat. Tworzenie portalu do Netheru i jeszcze raz idziemy w Nether, zwiedzamy tam to wszystko. Ale ładny świat mi się wygenerował, jestem zadowolona z niego. Cześć, krówka. W ogóle ten... Jedno, uwięzili ciebie. No. I zapomniałam, co miałam powiedzieć przez tą krowę. Shio ostatnią prelekcję zrobił na temat ratowania życia zwierząt w Minecrafcie, no i proszę, macie. Dobra. Myślę, że wróćmy sobie do domu. Znaczy do domu, do wioski. No też fajnie mi się ta wioska blisko wygenerowała. Dobra, nie wiem więcej tego paskudztwa. Biegniemy. Zostawimy to wszystko. I w sumie wstępnie będę mogła kończyć już odcinek. Jak można wstępnie zakończyć odcinek? Dobra, majacze. Jestem pod wielkim, no, wielkim wrażeniem Minecrafta i stąd majacze. Jedna skrzynka, mam trzy skrzyneczki. Może powiedzmy to sobie wybijemy, bo to nie jest potrzebne.
trzeba to pozostawiać. No co mi tyle kości w sumie? Dobra, jedzenie zostawię. To też. Chodźcie, jeszcze z wiśniakami się pokalebujemy. Ty, co uciekasz ode mnie? Nie, zły deal. No i są straszni. Jest kitry się tu, który? O, ty drzwi nie masz, będę musiała ci wstawić. W ogóle im tutaj chcę porobić te takie zawsze ścieżeczki ładne i wszystko. Tutaj to im... Nie chcę. Ogrodzę. Może czego nikt nie uprzedził, że oni będą marudzić cały czas? Ja widzę, że się powtarzacie. Ty! Co uciekasz? Chodź tu! Chleb. A ty co? Ciebie nie sięgnę nawet. To jest strzał. O, grzybek wam tu rośnie. A ty co masz? Ty masz ham. A gdzie jest ten od tego? O, i tu grzybki macie. Gdzie jest ten od tego hełmu diamentowego? To jest straszne marudy z was. Dobra, tam się nie zapuszczam. To się przeważnie źle kończy. Dobra, mniejsza. Dobra, to tyle byłoby w pierwszym odcinku. Widzimy się tak za około tydzień, myślę. I już tam wstępnie będę dzisiaj sobie sadziła drzewka. Zapewne nie wytrzymam i będę musiała się wkopać w ziemię. Jak to ja oczywiście, bo ja bym nie wytrzymała, gdybym nie wlazła pod ziemię i nie zaczęła wydobywać surowców. A jeszcze tam były te korytarze, co widzieliśmy na łące, jakieś podziemne. To tam też się zapewne wybiorę. Nie, oni mnie irytują, idę stąd. Dobra, tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, no i cześć!